Słuchajcie, jak jest z jakością w tym Sony? Pewnie jak leży na dachu jest wszystko ok, gorzej jak go noszę. Ten las, który tutaj mamy, jest przepiękny. A ja póki co jeszcze nie założyłem zewnętrznego mikrofonu. Nie powiem za dużo, żeby nie zdradzać, ale wziąłem dwa drony plus tą kamerę i myślę, że będzie fajna zabawa. Chciałem Wam też pokazać jedną rzecz, która zmieni, czy może zmienić podejście Wasze do filmowania dronów. Słuchajcie, filterek jest fantastyczny. Od czasu jak go założyłem, tego nie ściągam. W tej chwili damy na wartość neutralną. Tutaj jest ND4, w takim wypadku i tak dalej, 8, 16, 32. To damy sobie na neutralne na razie, bo jesteśmy w lesie. Teraz chciałem Wam pokazać tylko dosłownie trzy krótkie przeloty i pokazać, jak duże znaczenie ma wysokość, jeżeli chodzi o sam przelot. Więc jeżeli robimy ujęcia obiektów, powinniśmy różnorodną technikę stosować i wykonywać ujęcia nie tylko na jednej wysokości, takiej jak teraz, tylko na różnych. Bardzo fajne ćwiczenie ostatnio na Kickstarterze, jak byliśmy, robił Olek. To co on robił, to właśnie stopniowo leciał do przodu i wznosił się. Ja teraz zrobię to samo, tylko do tyłu. I mamy taką sytuację, że lecę w tył i zmniejszam wysokość. W tej chwili jestem na 60 metrach. Schodzę niżej, już przestaje być widać, zamek się nam chowa. 38, patrzę tylko, gdzie są drzewa. Drzewa jeszcze pozwalają mi zejść, jestem na 14 metrach. I tak to wygląda, słuchajcie. Zupełnie inna perspektywa. I to jest to, o czym chciałem powiedzieć w tej części. Teraz zrobimy sobie fajne zdjęcie, na którym będzie widać dwa zamki. Słuchajcie, zrobiłem tak dobre loty i nie wiem tak naprawdę, czy się nagrały, bo dwa razy GoPro zaszwankowało, ale leciałem tutaj pod takimi zwalonymi pniami. No teraz mam pewność, że się nagrało, przynajmniej raz. Pomiędzy w takich widełkach też. Ładne dwa loty protekiem zrobiłem. I w ogóle nie wiem, czy się to nagrało, mam nadzieję, że tak. Słuchajcie, pal licho, czy się nagrało, czy nie, ale cieszy mnie jedna rzecz, pokażę Wam jaka. A mianowicie cieszy mnie to, że Lumix po prostu by w życiu mojej twarzy nie rozpoznał, pomimo, że niby jestem ciemny tutaj. Ale daje radę, te Sony daje radę. Jest trochę mało intuicyjne w
wręcz powiedziałbym zupełnie inne niż Canon czy Lumix jak do tej pory. Ale to co widzę jest niezłe, naprawdę. Dobrze to wygląda, jeszcze popracuję nad nim trochę. Zobaczmy z tej strony, teraz moja twarz powinna być oświetlona lepiej. I pięknie rozpoznaje przede wszystkim twarz i śledzi i ten autofokus jest niesamowity. Teraz mamy przysłonę 1.6, to wygląda genialnie. Na statywie jest wszystko ok, gorzej, zobaczcie. Dużo gorzej to wygląda, jak chcę nagrać coś podczas marszu przynajmniej. Wtedy muszę bardzo daleko od siebie odsuwać ten aparat i stabilizować w Catalyst Bronze. Ta jakość nie jest do końca taka. Dzisiaj nagrywam w 4K w 25. Ostatnio próbowałem też Full HD w 50 i wyszło fatalnie. A dzisiaj jest trochę lepsze światło. Staram się ruchy mieć też delikatne. W tej chwili mam kamerę jakiś metr od siebie. No, może troszeczkę mniej. Tak trzeba ją nosić, żeby uzyskać po stabilizacji już, w postprodukcji przyzwoity efekt. Na pewno nie w ręku. No dobra, słuchajcie, mam teraz przynajmniej pewność, że się nagrało, bo leciałem tutaj 4 razy protekiem i było słabo. Pokażę wam jeszcze jeden patent, bo on był mega. Oczywiście nie wziąłem anten do DJI Air Unitu, zapomniałem sobie i dokręciłem jedną z gogli. Nie wiem, czy to w ogóle ma sens. Ale nie spaliło się nic. Cyfrowy VTX jest troszeczkę inny niż analogowy, bo w analogu nie wolno. Nie mam pewności tutaj, szukałem na forum, nic nie mówili Amerykanie. Ale tak przynajmniej dla pewności jedną antenę z gogli dałem tu. Nie wiem, czy to w ogóle jest sens. Dajcie znać w komentarzu. No tutaj jest dosyć stromo, jeszcze w dodatku drzewa się połamały całkiem. Tu jest jaskinia. Wejście jest zabudowane. Ale to wygląda zupełnie inaczej niż kiedyś. Słuchajcie, no nie wiem czy ja to utrzymam podczas marszu, ale spróbujmy. Leona tylko wezmę trochę krócej, bo tu jeszcze ma auta. Mam do was takie pytanie. I to będzie taki test. Proszę się zastanowić poważnie, bo to nie chodzi o jednorazową przygodę, ale o działanie cały czas. Czy zamiast tworzyć te filmy i ten kanał i całą społeczność i to co było stworzone do tej pory, czyli też warsztaty online'owe, plus do tego konsultacje indywidualne i plus do tego programy edukacyjne, czy zamiast tego powinienem siedzieć i cały czas odpowiadać na pytania? Pomimo, że Urząd Lotnictwa Cywilnego i DJI nie wsparły mnie jak do tej pory nawet złamanym śmigłem. I słuchajcie, najlepsze jest to, że jako jedyny twórca z tych naszych polskich, z naszej polskiej ekipy, co tydzień, regularnie, za darmo, przez ponad godzinę odpowiadam na pytania widzów w sobotę o 9.30. I jak piszę do delikwenta, że zapraszam na kawkę w sobotę o 9.30, to on odpowiada, że nie ma czasu. Najbardziej mi się podobają takie przykłady. Cześć Rafał, oglądam twój kanał, śledzę go. Powiedz, czy będziesz miał jakieś indywidualne lekcje, bo chciałbym, żebyś mnie nauczył latać. Drugie pytanie jest takie. Słuchaj, niedawno zacząłem latać. Zrobiłem parę filmików. Podsyłam ci w załączeniu. Zerknij i powiedz, co o nich myślisz. Trzecie pytanie. Słuchaj, jak jest z tymi przepisami? Czy ja powinienem swojego drona zarejestrować do końca roku, bo tak słyszałem. Daj znać i powiedz, co tam piszą na stronie urzędu. Więc zadaję drugie pytanie pomocnicze. Czy potrzebne są indywidualne konsultacje? Czy podać cenę i numer konta? Wtedy okazuje się, że ten problem, czy ta sprawa wcale nie jest taka ważna. Więc pytanie, czy takimi nieważnymi sprawami ludzie powinni mi zawracać gitarę non-stop? Zastanówcie się i dajcie znać w komentarzu. Słuchajcie, zapłaciliśmy 7 zł za wejście, także ten film dzisiejszy ma mega budżet, plus do tego benzyna i czas. Ja nie wiem. Pytałem się pani w kasie, czy możemy na YouTube'a tutaj nagrać film,
bo oni za sesję ślubną biorą tutaj na zamku 300, ale i tak nie chcą się zgodzić na tą sesję. I też wszystkie takie komercyjne produkcje, na przykład reklamy, to też bardziej już w uzgodnieniu. Tam leci sobie dronik wokół tego zamku. I dużo osób na grupach mówi o jednej rzeczy. Zobaczcie, to jest dron radar. I ten dron jest mój, który tu widzicie. On teraz wykonuje misję waypoints. Jesteśmy 300 metrów stąd. A ten dronik nie ma meldunków drona radar. Ja się wcale nie dziwię, to tak trochę jakby wszyscy kierowcy przed wyjazdem do Biedronki mieli sobie zarejestrować ten. A co ciekawe, właśnie nie pozwalają latać tu. Przy wejściu jest znak. Słuchajcie, dziękuję serdecznie za uwagę. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie i jak powinienem postąpić z tymi niekończącymi się pytaniami, szczególnie o takie sprawy, które są do znalezienia na przykład na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Dajcie łapkę oczywiście w górę, bo ten film sporo mnie kosztował. Mam nadzieję, że przyniósł Wam wartość. No i zachęcam Was też oczywiście do korzystania z platformy Drone Bootcamp, z poszczególnych warsztatów, gdzie są setki odpowiedzi na pytania i te podstawy są doskonale pokazane w ramach studium przypadku krok po kroku i tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Dzięki, do zobaczenia, pa!